Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj w kolejnym naszym filmie. Tutaj kolejne ciekawe auto. Nie jest to dzień spotykane na naszych drogach. Jest to Volkswagen Phaeton z 2003 roku. Tutaj auto w najpotężniejszej wersji silnikowej, czyli sławny silnik W12, czyli kiedyś to był szczyt technologiczny grupy Volkswagena, czyli połączenie dwóch silników sześciocylindrowych w jeden. To jest silnik sześciolitrowy, 12-cylindrowy, o mocy 420 koni. Oczywiście zamontowaliśmy tutaj instalację gazową. Inaczej, dwie instalacje gazowe, w tym przypadku są to produkty firmy KME Nevo, dwie jednostki sześciocylindrowe z tryskiwaczami Barracuda i dwoma reduktorami. Akurat tutaj liczyły się kompaktowe wymiary reduktorów, zostały tutaj więc zamontowane reduktory firmy Magic. Jak wiadomo, są mega wydajne i najmniejsze wymiary na rynku mają, że tutaj po prostu bez problemu da się je upchnąć w tym ciasnym, wbrew pozorom, aucie. Spalanie benzyny w takim aucie jest około 22 litrów. Po montażu LPG będziemy mieli spalanie na poziomie około 25 litrów, czyli oszczędzimy na każdym 1000 km blisko 600 zł. Dla porównania, gdybyśmy jeździli na samej benzynie 1000 km, kosztowałby nas 1100 zł, na LPG już będzie to tylko 500 zł. Tak, zbiornik w aucie został zamontowany, zbiornik walec. Tutaj niestety pod kołem zapasowym znajduje się pneumatyka, więc jest to dosyć duży problem, żeby to przenieść, więc zdecydowaliśmy na montaż zbiornika za tylnymi fotelami. Zbiornik 90-litrowy walec, co da nam tam około 70 litrów gazu. No i zasięg taki dosyć przeciętny, tak, bo to wyjdzie nam około 300 km na jednym tankowaniu. Zestaw takich dwóch instalacji gazowych w tym aucie jest to koszt około 9000 zł. Zwrot następuje po około 15 tysiącach km, więc naprawdę szybciutko.